Jeden. Cześć, siemaszko, witajcie, z tej strony Darek. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FS19 na moim kanale. Jest ze mną dzisiaj Mr. Rick. Osiem, a tu ja. Aka Karol. Kaj sąsiad, bo się nie potarłem jeszcze. To wy tam się, to wy tam... Pojedź. Dobra, umyłem już dupę, robię. Dobra. Ja widzicie, pożyczyłem od sąsiada owijarkę już. Nic, tylko jechać, taka... On ma nowsze maszynki, więc taka kuna mówi mi, że mam wziąć. Pokazał mi jak, co i gdzie, więc... Wsiadłem sobie do John Deere'ka. I sąsiad, zapraszam cię, możesz... Tak, jako że dzisiaj roboty nie ma, to se popatrzę. Ja, sąsiad będzie patrzeć jak pracuje. Dobra. Rozkładam ją. Podjeżdżam, to się chyba belkę bierze, tak? O. Super, że z sznurka się zrobił ten, siatka, ale to... I mamy tak dzisiaj do... mamy tak dzisiaj 16 belek do owinięcia. No więc robota będzie wrzeć. No musimy sobie zobaczyć ten pomad. Ten pomad, proszę mi tu dać 15. Się. Kurde, sąsiad, naprawdę tu roboty będzie trochę. Ale to z godzinka roboty i zrobione, nie? Super, pocieszasz mnie. No, tylko godzinka, no. Ojeju, dobra, ale mi się... Ale postawił belkę, no. Dobra, bo zaraz rozwali. Dobra, owinięte to tam, świeża folia, tak nie, jak będzie trzeba, to się jeszcze raz owinie. Tą belkę dodam się, zaś sąsiad wytoczy czy coś, nie owinę ją i tyle. Spektakularna robota. Ja właśnie, nie wiem czy... Te belki to niech na ciebie tutaj czekają, czy gdzieś na skup sprzedać. No nie, no mówię, na razie nie ten, jak chcesz, no mogę ci dać do tego Henka numer. Ty se tam pojedziesz, obgadasz za ile słomę i co. I sprzedasz mu po prostu tam te belki. Dobra, no. Może do bornika dostaniesz? A ty byś mi ewentualnie pożyczył. No i sąsiad, ale cię... Ale jak czy nas, nas radyjku coś... Coś się na radyjku z ciała powtórzyłbyś? Ewentualnie to byś mi pożyczył przyczepę. Tak. Bez problemu. Pożyczyłbyś przyczepę. Tak, tak, ewentualnie, tak. No. I ten, i widły. To nawet mogę przyjechać i ci załadować. Nie, to już ty sam poradzę akurat. Sąsiad widzę, że wątpi we mnie. A kto tak mówi? Nie wiem. Wątpię tylko. Nie ufasz mi. Najlepiej robić samemu, nie? Jak chcesz zrobić porządnie, rób to samo. Dobra. Dobra, Y, podjeżdżamy do przodu i ładuje się nam kolejna belka. Ale co, sąsiad, myślałeś, że ta owierka jest tylko do kostek? Oj tak, nie wiedziałem, że takie coś jest do belek. No ona tak właśnie do kostek, bo tam było takie główne zastosowanie, chyba nawet w trailerach jakiś. Chyba jak wchodził ten do 17, ten DLC Kun. Czemu to się tabelka toczy? Już nic się nie toczy, zatrzymałem. Oj, ty już połowa roboty za tobą. Weź się teraz tu nawijaj, nie? Nawijaj te... rogale.
Dobra. To sobie wyjdziemy jeszcze z zewnątrz, zobaczymy, jak to się owija. To dobra, zobaczymy teraz, jak te noże działają do tej folii. Na jakim to patencie działa? Ja wam jeszcze raz widzę, jak pokażę. Tu mamy ten cały nóż. O. No. Mam nadzieję, że wszystko pokazałem dobrze. Lekcje online z Darkiem. Polecam. Dobra, zostawmy dwie belki. Mamy 6, 7 minut odcinka. Podjedziemy jeszcze do sąsiada, albo... Co mi się belka toczy? Halo! Sąsiad podjedzie do ciebie, nie będziesz musiał do niego jechać. Chociaż na piwo to możesz przyjechać. Ja podjadę do ciebie i tą szczep od razu ci ten dam. Sąsiad, co przyjechał mi belki łapać. Widzicie, jaki to dobry sąsiad? Przyjedzie, odwiedzi, pogada, jeszcze weźmie i belki będzie trzymać. A i druga leci. To już, żeby nie, ona nie poleciała za daleko, to... A się wydupc, sąsiad. Będzie ciekawiej. No nie, dalej się toczy Franca jedna. Franz Kafka? No i już obie w polu. Dobra, tam się zaś poszuka. Sąsiad chyba nie będzie miał nic, że tam że kosmici zrobili mu kręgi w zbożu. No, moim pick-upem. Jo. Dobra. Ostatnia belka się owija. To my bierzemy, już podjeżdżamy tam naprzód do wyjazdu. I zejdziemy na... To. To jest sąsiad. To widzę. Sąsiad, co belkę ujeżdża. Ruszysz? Dobra, dawaj, ja Od cię popchnę tyłu od tak. tyłu. Dobrze się Dawaj, ja cię od ustawiłaś. tyłu popchnę. Idealnie. No i zepsuło. Się mnie rozjechał, sobie się, dobra. Sąsiad, nie dotykaj. Dobra, dobrej. Jezus, ale ci się ręka złamała, Boże Święty, co tu się dzieje? Ojoj. Zobaczysz na nagraniu. Jezu, jest tą ręką. Sąsiad, czy na pewno nic cię nie boli? A to już takie kości. Najlepsze w starości są bardzo miękkie kości. O, widzisz, ja teraz stoję? And sąsiad, we have a problem. Czyżby to weź Gdyby napęd 4x4 zawiódł, tak. zadzwoń po tych, po dźwiga, a ja jadę, a ja po prostu nie będę patrzeć. Już po dźwiga zadzwoniłeś? Jeszcze nie, jeszcze chwila. Znaczy, na pewno ty masz uprawnienie na dźwig. Chyba nie masz. Tak. A, No do. mam. O, tak, masz, no to dobrze. Dobra, bierzemy sobie tora, zaraz podczepiamy sobie przyczepę. Widły i ogień do sąsiada. Od razu ładujemy sobie beleczki. Na piwo możesz zostać, te beleczki. No wiesz, Na załaduję, swoim żeby. czasie. Słuchaj, załaduję, żeby te beleczki było prosto, a żeby nasi kochani widzowie mieli co na odcinek, a. To ja ci tam pomogę. Przyczepę mogę pod coś podpiąć. 60 nawet by było ok. Czekaj, ja zaraz wezmę zatorem i potem nie wiem, Holanda podczepisz czy coś pod to. Dobra. Albo dawaj pick-upa. Podczepiaj. Ale mam powiedzieć, że skwar trzeba znowu z tyłu. Dzisiaj niby... Po co tam 60 będziesz jechał specjalnie? Przepalam ci specjalnie. Jo, nie twoje paliwo to przepalić można. Oj tak. No, dzisiaj taki jeden z cieplejszych jeszcze dni jesieni. Już będzie zimno. A to nie wiem, zimą chyba wam nie będziemy nic nagrywać. Więc...
wiosną będziemy lecieli. Dobra. Sąsiad, jedziesz na błotnika? Siadasz na błotnik? Ło, co to się stanęło? Dobra. Sąsiad. Jedź, sąsiad. No nie mogę. Wsiadasz na błotnik jeszcze czy nie? Dobra. Dawaj, szarpnij tak teraz mocno. Zator ma siłę. Gdzie? Ja co myślałeś? 73 konie, prawda, nie? Co prawda 73 konie, ale jest. Dobra, na przyczepie się przejadę. Dobra, nie ma problemu, to ja nie patrzę na przyczepę. Właśnie. Aż taki ciężki jestem, że zetora dźwiga. Słuchaj, nie wiem jak tam cię rodzina dokarmia w święta, więc... Ale chyba musi być ostro. Dobra, sąsiad, zejdź z tej przyczepy, bo coś jeszcze się złego stanie z nogę. Ośka nie wytrzyma. Nogę połamiesz czy coś, będzie afera. Dobra, ja fenda pod tego podczepię, pod przyczepkę. Ujery, jak ja mam stamtąd wyciągnąć belki? Czekaj, tu z zewnątrz jeszcze. Dobra, to sąsiad, masz tu przyczepę. Zaraz mi podjedziesz przyczepą, a ja będę już, wezmę już, idę, pójdę ładować. Uważaj! Dobra. Dobra, te co będę mógł, to wyjmę, ale... Ale nie tak, sąsiad, od boku nie możesz. Z boku są. Możesz do boku Myślałem, że dać. tak podjedziesz, no. Tu. Czekaj, sąsiad, czekaj, 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 czekaj. No stój, 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 stój. Do przodu, dobra. Albo dalej na tył. Albo nie cofnij. Już. Dobra, ustaw ty, a nie ja będę ci ustawiał jeszcze. Cie. Dobra, żeby to jakoś ładnie ustawić. A to kiedy to sąsiad, jakbyś zrobił ci transport, bo mi jutro będzie potrzebna przyczepanie. Bo ja Dobra, się z nim na dobra. termin umówiłem na jutro. Ojej, dobra. To po belce mamy. Za wysoko. Mówię, tu od środka wieci, tak zabieraj. Za wysoko chwyciłem. No ze spokojem, jeszcze ten jedno piętro chwycę, nie? Ja. Sąsiad sobie z telefonem biegał i nagrywał. Ja muszę nagrać, jak się widły wbijają. Pięknie, mam nadzieję. O. Zobacz to, belki skaczą same. Nie wiem, co ty masz, sąsiad, za belki. Jakieś opętane czy coś. Dobra, i sąsiad, bo ty możesz, mógłbyś w No, sumie pas zapinać. pod twoim starym sąsiedzie. Ja. Byś mógł sobie tam te pasy zapiąć, żeby czasami nic nie uciekły. O, dobra. Co jeszcze tamte chyba chwycę. Mam nadzieję, że chwycę te belki. O, dobra, jeszcze chwyciłem. No to dobrze. No i patrz, sąsiad. Tak to się robi. No, masz rację. Przez płot ci belki wybieram. Kto to widział? Sąsiad sąsiadowi przez płot kradnie belki. Teleekspansja zaraz przyjedzie. Telewizja Polska.
Pijany sąsiad kradnie drugiemu pijanemu sąsiadowi belki. Ale bym widział taki nagłówek w gazecie, nie? Sąsiad, ja się przebiegnę dookoła gospodarstwa. Dobrze, nie ma problemu. Będę musiał na zimę do lasu pojechać. Wyciąć kilka drzew chorych. Ja będę swój lasek tam, co mam ten kawałeczek, będę za niedługo wycinał na opał, więc jak chcesz, to ja ci mogę sprzedać. Po Cztery co mi? drzewka. Ja tylko chore drzewa muszę sprzedawać mi tam na opał. To nie potrzeba za bardzo. One są Ty zdrowiuszkie. sąsiad. A ty może gazu nie chcesz do kuchenki? Propan, Tu nas butan? sprzedaje. Butan, Tak, propan? propan, butan. Butan, propan Waga sprzedajesz? 10 metrów. Aga. Dobrze, nie ma problemu, jutro przyjadę. Psa Nawiduj mi, chcesz nabijesz. kupić? Nie, niepotrzebny. No. A ty nie masz swojego. A ty sąsiad masz? No, no, ty masz sąsiad. Zaraz się Mam. przelecimy na podwórko i zobaczymy. Chodź zobaczą już. Widzisz? O, kojce O, zamknięty. siedzi. Fafik, fafik! Jaki trafik to jest Lucek. Pimpek, dobry pimpek, dobra. A tu masz butan propan, widzę. To mówię, czy chcesz kupić może. Nie, dziękuję, niepotrzebne. Sąsiad co mi sprzęty zabiera, halo. Daj mi włożyć jedną belkę. Daj mi włożyć. Czy to czasami nie brzmi dwuznacznie? Dobra. Jednoznacznie brzmi jednoznacznie. Dobra. W sumie byś mógł odjechać na razie tym fendem. Ja już tam ze środka będę nabierać. No i sąsiad zaraz mi pognie i będzie po przyczepie. Nie swoje to musi sąsiad popsuć. Nie było tamtej sprzedawać. Sobie pytałem się. Nie, niepotrzebna mi jest. No to pojechała na złą z 40, no. Sąsiad gaz wszędzie się zaciął. No, nie mój ciągnik, no. Płotrzem wjechał prawie, no. Ale twoja przyczepa. Co moja przepa? Butan No propan? twoja przyczepa, podjąłem ją. O, ty sąsiad, będziesz na nowo ją robić. Całą zimę ją składałem, a ty będziesz mi jeszcze będziesz mi ją wyginać. No jeszcze sąsiad mi ją wygin... tam sąsiad. Jeszcze tak ci od tyłu włożę, jakbyś podjechał do przodu czy coś. Właśnie totalnie nie To zmieszczę. źle brzmi, ja tył włożę. Jednoznacznie brzmi. Zapnij pasy! LL. Bo widzisz do góry, do góry. O, właśnie. Ło, dobra. Odepnij wszystkie pasy. Dobra, podepnij. Dobra, sąsiad, wystarczy te 6, te 8 zostaw, żeby było. Zostaw. Czekaj, jeszcze Dla ci... siebie będzie. Będzie Dobra. czego. To my będziemy chyba się żegnać, co? Chodź na flaszkę jeszcze. Dobra, to czekaj, to właśnie, to raz trzeba zgasić. To my co? My was żegnamy, a my idziemy teraz na debatę prezydencką. Trzeba podebatować o tym i o tamtym. Więc dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał.
Zostawcie subika i łapkę w górę, bo to trzeba, to jest obowiązkowe, prawda? Oczywiście. No to co? My idziemy, tak jak mówiliśmy, idziemy podebatować, a wy trzymajcie się ciepło, na razie i cześć! Cześć.